ciekawe miejsce. Dorselven. Zacząłem wędkować z tego miejsca. Sam głównie strażakiem. Podrzucam sobie tam do tego miejsca. Tak na przykład trochę. Żeby zoomy robić. Moment. Tam sobie połowę do tamtego miejsca przejdę i będę sobie rzucał, zobaczymy. Rano była dużo większa woda rano. Miałem fajne walnięcie właśnie na tego woblera, strażaka. No ale oczywiście to jest rapalka, nie? Ale oczywiście betoniarkę używam bardzo rzadko. Hamulec był niepodkręcony, także straciłem fajną rybę. Myślę, że to był pstrąg. O-ring, tak zwany. O-ring. No, czyli trotka, no. Dobra, no. A miała być troć? No jest szupal. Taki pod 80, obżarty. Zobacz, jaki walnięty. Zobacz, jak go coś tu zażarło. Ale silny jaki on obżarty. Silny. Oczywiście go wypuszczę zaraz, tak? Ale przyłożył. Super przyłożył. No, na woblerka. Rapalkę. Bałem się, że mi pójdzie, bo bez statki jestem, tak? Sprzętowo to już maty nie mam nawet. Mokry, musiałem go podebrać. Garbolino feeling. I betoniareczka. A tam żywioły. Jeden. Z nich. Fajnie. Fajnie. Trzeba gardło spłukać, zapnąć. Tam mam dom na górze. Pokażę ci, jakie przynęty wziąłem tu na rzekę. To są największe salmiaczki, które będę zaraz chyba uskuteczniał. Fuc, jakie salmiaczki, to są te rapalki same. Same rapale wziąłem. Jest jedno pudełko. To jest drugie pudełko. To takie typowo na pstrąga, tak? Dubletami położone, tak? Bo nie ma miejsca. To jedno na drugim leży. Tutaj też rapalka. I branerki takie tam. I tu jeszcze mam też rapalki, tak? Same rapalki, tu jakiś wariat. O, może ty je spróbuję, wiesz? Na te spróbuję wariaty. Założyć jakiegoś dzikusa, tak? Ale pięknie mi walną. Zakładam stalkę, tak? Na wszelki wypadek. I się słyszymy.